Siema, witajcie w nowym filmie na tym kanale. W tym materiale pokażę wam, jak zrobić kanały konkursowe, czyli kanały z konkursami i innymi losowaniami, które będą pokazywać się dopiero po wbiciu konkretnego poziomu zapisania na czacie, dzięki czemu zwiększy to aktywność na waszym serwerze Discord. Ale zanim zaczniemy, to walnij suba oraz dzwona na tym kanale, żeby być na bieżąco z innymi poradnikami. Jeżeli film ci się spodoba i w jakimś stopniu ci pomogę, to fajnie było, jakbyś zostawił łapeczkę w górę, bo bardzo to motywuje. Dobra, więc nie przedłużam, lecimy do oglądania. No dobra, jesteśmy już przy komputerze i jeszcze zanim zaczniemy wszystko, to wam powiem, że ten poradnik będzie podzielony na dwie części. W pierwszej pokażę wam, jak stworzyć kategorię jakby taką konkursową i kanał. Stworzymy sobie role, które będą nadawane po wbiciu danego poziomu, zapisanie na czacie i gadanie na kanałach głosowych. I druga część to będzie już pokazane, jak właśnie zarządzać botem do konkursów, losowań, do tych giveawayów, żeby po prostu był kompletny, że nie tylko wam pokażę, jak zrobić poziomy i kanał konkursowy, tylko też jakby zarządzać nim, czyli botem od konkursów. No dobra, no więc zaczynajmy. Wchodzimy sobie na nasz Discord, to będzie w moim przypadku ten serwer poradnik. No i tutaj sobie tworzymy taką kategorię jak... Twórzmy sobie kategorię... Kyurysy, konkursy, tak? Robimy utwórz kategorię i tworzy nam się taka kategoria. Klikamy sobie plusik, kanał tekstowy, klikamy sobie kyurysy, konkursy, też niech będzie. Taka kategoria, tak samo jak kanał, niech będzie, wy możecie sobie to nazwać inaczej tę kategorię, ja sobie tak nazwę właśnie w taki sposób. Teraz wchodzimy sobie w ustawienia naszego serwera, ustawienia serwera tutaj, role. I tutaj stwórzmy sobie, tutaj macie ten taki plusik, to kliknijcie sobie parę razy. Teraz wam pokażę na szybkiej zasadzie, jak to będzie wyglądać. Piszecie sobie poziom 1, robicie sobie taki kolor na przykład, robisz zapis zmianę. I tak robicie z każdym poziomem. Aż do poziomu 10. Jak już zrobię do poziomu 10, to widzę się z wami ponownie. No dobra, więc stworzyłem już sobie wszystkie poziom 1, 2, 3, 4 i tak do 10. I teraz kliknijmy sobie jeszcze na poziom 15, 20, 25 i 30. I tak sobie nazwijmy to wszystko sobie teraz, już nie 11, tylko od razu 15. I tak co 5 do 30. Dobra, mamy taki poziom jak 1, od 1 do 10, takie poziomy. Później mamy 15, 20, 25, 30. I to są właśnie rangi, które będą nadawane po wbiciu danego poziomu i one właśnie odpowiadają za ten nasz poziom. Teraz wejdźmy sobie, już możemy z tego wyjść i wejdźmy sobie tutaj, prawym klikamy sobie na kategorię konkursy, edytuj kategorię, uprawnienia. Teraz dodajemy sobie widz, niech będzie. I widz zaznaczamy, żeby miał wyświetlanie kanału, żeby po prostu nie widział, żeby żaden użytkownik nie widział tego kanału, tej kategorii. Teraz sobie dodajemy od poziomu 5, chyba że chcecie to mieć na przykład, żeby ten kanał wam się wyświetlał od poziomu 2, od 1, od 3, od którego chcecie, możecie sobie to zacząć, to wtedy dodajecie od tej rangi i zaczynacie dodawać te role. Ja chcę, żeby od 5 poziomu zaczęło mi się pokazywać nasze konkursy, nasza kategoria konkursowa, dlatego zacznę od 5. I tak sobie dodajecie każdą rolę, od której chcecie dodać, czyli w moim przypadku to będzie od 5 do 30. Widzimy się właśnie, jak to zrobię. Dobra, dodałem sobie wszystkie poziomy, poziom 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30. I teraz od tych poziomów zaznaczamy sobie, że poziom 2 może wyświetlać kanały i może wysyłać wiadomości oraz się łączyć. To wszystko sobie robimy w każdej tej roli właśnie te trzy opcje sobie jakby ustawiamy na pozytywne, we wszystkich tych poziomach, nie zapominając, że w widzu zostawiamy, że on nie może wyświetlać kanałów. Jak to oczywiście zrobię, to standardowo zaraz się widzimy. No więc dobra, na każdej tej randze ustawiłem sobie właśnie te permisje, które mogą robić, czyli wysłanie wiadomości, wyświetlanie kanału, wysłanie wiadomości oraz łączenie. I wszystkie te rangi będą mogły właśnie widzieć ten kanał konkursy. Teraz jak już to wszystko sobie zrobimy, wychodzimy tutaj, wchodzimy sobie w konkursy, tą zębatkę, uprawnienia i tu powinniście już mieć, możecie jeszcze raz sprawdzić właśnie, czy macie to pozaznaczane. Tak naprawdę to będzie tyle ze rang i z naszych rang. Warto jeszcze wspomnieć, że jeśli chcecie, żeby nikt nie pisał wam na tym konkursie, tylko żeby administracja mogła ustalać te konkursy, a nikt żeby tam nic nie pisał, to jednak możecie jednak sobie zrobić wysyłanie wiadomości na nie, żeby nikt wam tam nie spamił. Ale to już jak chcecie. Ja w sumie zmienię, żeby wam pokazać, że
że tutaj nikt inny nie będzie mógł tego, nikt inny bez rangi administracyjnej nie będzie mógł tego wysłać wiadomości, więc zaraz się widzimy. Dobra, już zmieniłem. Pamiętacie, wy nie musicie tego zmieniać, ale w sumie dla bezpieczeństwa, żeby wam tam nikt nie spamił, żeby wam tam nikt wam się, jakby żeby wam nikt na złość tam nie spamił na tym kanale konkursy, to tylko lepiej, to lepiej sobie zaznaczcie, że wysyłanie wiadomości na nie. Wy tylko mogli sobie wyświetlać kanały. Łączenie możecie w sumie zostawić, tutaj nawet nie macie łączenia pokazanego, bo to jest kanał tekstowy. I tak naprawdę to tyle, nie? Tych rank wszystkich, które tutaj sobie ustawiliśmy. Teraz sobie wychodzimy i wchodzimy sobie na stronę internetową, która będzie podana oczywiście w opisie. Jest to strona do naszego bota, który będzie odpowiadał za wasze za poziomy. Jest to Arcane Bot. Tutaj się logujemy się oczywiście, jak na każdej stronie z botami. Wybieramy sobie serwer, na którym chcemy to właśnie zrobić. Mój serwer to jest serwer poradnik, chyba to będzie ten. Tak, serwer poradnik, robimy kontynuuj. Tutaj wszystko musi mieć zaznaczone, pamiętajcie, robicie autoryzuj. Jestem człowiekiem i macie dodane tego bota. Dobra, teraz szybkie omówienie. Tutaj jest dużo, dużo opcji ma ten bot, ale my zajmiemy się dzisiaj niwelacja. To kurczę, jak zmienicie sobie na angielski, to macie leveling. Na polski jest to trochę tak przetłumaczone jako niwelacja, ale sobie zajmiemy się tą opcją. Jest tu wiele takich opcji jeszcze, jak powiadomienie z YouTube, jakiś welcomer, czyli pewnie jakieś wiadomości. Nie wiem, nie korzystam z tego bota, jeśli chodzi o inne funkcje. Korzystam tylko, jeśli chodzi o funkcje wbijania leveli i tak dalej. Tutaj sobie wybieracie prefiks, angielski, macie wybrany język podstawowo, bo... Chyba, że macie jakieś rosyjskie i inne, ale no ja polecam zostawić angielski, prefix to jest A. I robimy teraz niwelacja z konfiguruj. Tej opcji jakby nie ruszamy, bo to jest opcja na premium. Zajmiemy się teraz wiadomościami dotyczących poziomu. Tutaj sobie na przykład możemy zmienić Usermention. To jest nazwa, kto wbije poziom. I to będzie na przykład, załóżmy, że Usermention to jest Minecraft, tak? Czyli będzie pisać Minecraft, wbił, tutaj dajemy User Level. Będzie właśnie level, który właśnie wbił. Wbił user level, czy na przykład drugi. Poziom. Robicie tak. I gratulacje. I możecie coś takiego napisać. Czyli na przykład będzie Minecraft, wbił drugi poziom, gratulacje. Możecie coś takiego ustawić. Wybieracie sobie właśnie, gdzie to ma wam się wyświetlać, jeśli chcecie, żeby były właśnie informacje na temat wbijania. Jeśli chcecie mieć kanał, gdzie wam, ma wam się tworzyć, gdzie ma wam bot wysyłać wiadomości, kto jaki level wbił, to możecie sobie stworzyć osobny kanał poziomy. Ja wybieram, że na przykład na czacie, żeby każdy widział, ma się wyświetlić, że właśnie ktoś bił poziom, tak? To wam się, tutaj może wam się nie pokazać, ale to wam się zapisze, więc na spokojnie. Tutaj sobie zaznaczacie, w tym polu zaznaczacie sobie kanał, na którym, jeśli ktoś będzie pisał, to nie będzie otrzymywał level. Czyli macie jakiś kanał, nie wiem, liczenia, albo jakaś tyralnia, albo inny jakiś kanał od spamów, to polecam go tutaj zaznaczyć, żeby po prostu ludzie za spamowanie sobie nie wbijali poziomów, nie? Ja takiego nie mam na tym serwerze, ale sobie zaznaczę chat admin, żeby administracja nie mogła sobie spamić na osobnym czacie, którego inni nie widzą, żeby tam sobie nie mogła wbijać poziomów. Więc sobie to zaznaczę. Role, które nie będą otrzymywać expa za pisanie. Tutaj możecie sobie zaznaczyć, jeśli macie taką rolę, na przykład wyciszony lub jakiś zbanowany lub coś takiego. Ale ja ogólnie tego nie zaznaczam, chyba że macie właśnie jakąś taką rolę, którą chcecie, żeby była jakieś zmutowany, zbanowany lub inne jakieś role, które posiadacie. Tutaj zaczyna się największa zabawa, czyli nagrody za rolę. Ale to za chwilę się zajmiemy. Dopalacze PD to tutaj możecie sobie zagłosować jakby na premię. I sobie odsetek, jeśli wpiszecie sobie na przykład 5%, wybierzecie sobie 10% i wybierzecie sobie rolę, która ma otrzymywać ten bonus 10%, to sobie klikacie dodaj wzmacniacz. I na przykład jeśli wybierzecie sobie, że rola VIP ma dostawać 10% więcej expa, to sobie tutaj dodajecie rangę VIP lub jeśli jakąś jeszcze macie. Ja na razie wam tego nie pokażę, bo to jest dosyć zbędne. Lepiej, żeby każdy miał ten sam poziom, jeśli chodzi o wbijanie poziomu, więc to zostawimy. Tutaj sobie też zostawimy. Najwyższy poziom, no jeśli macie na przykład poziom 30 maksymalny, tak jak ja ustalałem do rangi 30, to sobie wpisujemy 30 i tak właśnie zostawiamy. Ja mam do 30. Jeśli ustawicie na 0, to będzie nieograniczone i ludzie będą mogli wbijać na przykład do 1000 poziomu. To raz. Dobra, teraz wracamy sobie tutaj. I to działa na takiej zasadzie, że to nagrody za rolę, że gdy wbijecie pierwszy poziom,
wybieracie sobie, jaką rolę ma użytkownik otrzymać po wbiciu tego pierwszego poziomu. Ja sobie wybieram jeden, dodaj nagrodę. Może wam się nie wyświetlić, ale to się nie bójcie. Tutaj jest pokazany poziom 1, przyznawanie na poziomie 1. Czyli działa. Później sobie ustalacie 2 i rangę 2. I tak sobie dodajecie. I tak wam pokażę do 10 poziomu i zaraz się widzimy. Dobra, dodałem już do 10 poziomu. Teraz następną sobie wybieracie 15, jeśli taką macie rangę. I sobie dodajecie poziom 15. Później dodajecie sobie 20, dodajecie rangę 20, 25 bodajże mamy następną, tak, 25 i ostatnio mamy 10. Robimy 30, tutaj nagroda i to możecie sobie sprawdzić, czy na pewno wszystko macie dobrze, jeśli nie, to sobie klikacie i wam się po prostu, jak widzicie, to kliknąłem, to wam się usuwa. Ja usunąłem w tym przypadku piątkę, więc sobie jeszcze raz dodamy. Piątka, jak widzicie, wszystko tutaj działa. Od 1 tutaj jest 6, 7, 8, tutaj jest później jest 5. I teraz ważna opcja, jest taka opcja jak kumuluj nagrody. Czyli jeżeli ktoś wbije rangę pierwszą, to dostaje poziom, jeśli ktoś wbije poziom pierwszy, to dostaje rangę pierwszą, poziomem pierwszym. Jeśli ktoś wbije level drugi, to dostaje dodatkowo rangę poziom drugi i będzie miał dwie rangi. To sobie odznaczycie, to będzie posiadał, jeśli wbije na przykład drugi poziom, to ranga level 1 mu się usuwa i dostaje tylko rangę poziom drugi. Nie wiem, czy rozumiecie, ale po prostu, żeby wam się nie bugowało, to po prostu sobie to odznaczcie, żebyście mieli szare. To będzie wam właśnie wtedy działać. Teraz sobie jeszcze zjedźmy sobie poziomowanie głosu. Jeśli ani razu mi się jeszcze to nie zbugowało, wszystko działa. I działa to na takiej zasadzie, że jeśli to zaznaczycie, to wtedy, jeśli użytkownik będzie sobie gadał na kanale głosowym, to też będzie mu się wbijał poziom. Tu pisze, że jest to teraz funkcja premium, dopóki nie będzie idealna i gotowa na Arkanę, ale nie wiem, dlaczego tak pisze, bo to działa naprawdę, więc nie musicie się niczym przejmować. Chyba wszystko tutaj wyjaśniłem, jeszcze sobie to odświeżmy, żeby wam pokazać, że to działa. Widzicie, tu się odświeżyło, że jest czat, wszystko zostało, wszystko jest zapisane. I tak naprawdę to tak działa i nie zostaje mi nic innego, jak pokazać wam, że po prostu to zadziała. Jak widzicie, ja nie mam żadnej roli, żadnym poziomem. Teraz sobie chwilę popiszę na właśnie jakimś kanale jakieś tam zwykłe słowa, żeby wam po prostu pokazać, że dostałem poziom pierwszy. To zaraz się z powrotem widzimy. Dobra, chwilę sobie już pospamiłem i teraz możemy sobie zobaczyć, ile expa już mamy za wbijany poziom i to każdy użytkownik może sobie sprawdzić. Jak wcześniej zapamiętaliśmy, bot ma prefix A i piszemy A level. Jeśli to sobie wyślemy, bot nam pokazuje, ile wbiliśmy właśnie expa do kolejnego poziomu, ile nam brakuje, tak? Ja mam level 0, tak jak zobaczycie, jeśli wbiję tutaj sobie konkretny exp, to dostanę kolejny poziom. I tak to właśnie działa, więc jeszcze chwilę sobie popiszę, pospamię, zaraz się widzimy. Dobra, jak widzicie, właśnie sobie tutaj chwilę popisałem i bot wysłał właśnie na ten kanał czat, tam gdzie sobie ustawiliśmy w tych ustawieniach bota, że Minecraft wbił pierwszy poziom. Gratulacje. Możemy sobie jeszcze sprawdzić i widzimy, że mamy level pierwszy, mamy tu jeszcze ranking na całym serwerze, ja jestem jako sam, bo boty się nie liczą, więc jakby jestem pierwszy na całej tabeli. I tak właśnie mogą sobie ludzie sprawdzać właśnie, jaki macie poziom. Ważne jest to, że możecie level, możecie sobie oznaczyć, kogo chcecie sprawdzić, jaki ma poziom. To możecie sobie oznaczyć kogoś innego, jakiegoś właśnie waszego znajomego wysyłacie. I nie wiem, czy jako mnie, jako samego, a też pokażę. No właśnie, tak to działa, nie? I teraz uwaga, zobaczmy, czy dostałem level poziom pierwszy, level 1. A, nie dostałem. Przepraszam widzowie, przepraszam. Od razu utrzymy się na błędach i pamiętajcie, że Arkane musi być wrzucony nad poziomy. To jest mega ważne, bo inaczej on jakby nie będzie mógł zarządzać tymi rangami niżej. I wtedy jak sobie właśnie to napiszemy i dostaniecie, to bot wam nada rangę poziom pierwszy. Jeśli bijecie poziom drugi, to da wam poziom drugi, a poziom pierwszy usunie. Kiedy ktoś wbije poziom pierwszy, dostaje rangę poziom pierwszy i ukazuje mu się właśnie kanał konkursy, kategoria ta cała. I tutaj sobie będą organizowały się różne konkursy, właśnie jakieś giveaway, na cokolwiek, które wy będziecie zarządzać. Ale to już w następnym odcinku wam pokażę właśnie, jak to zrobić, żeby ten poradnik był totalnie kompletny. Dobra, no i tak naprawdę to by było wszystko w tym materiale. Pokazałem wam właśnie, jak stworzyć role na poziomy i na rangi różne, które będą właśnie nadawane przez bota za pisanie lub gadanie na różnych kanałach lub pisanie na czatach i tak dalej, i tak dalej. Pokazałem wam też, jak skonfigurować tego bota. Tak naprawdę to tyle. Wyczekujcie kolejnego poradnika
z bota konkursowego, który wam pokaże, jak właśnie działa. I teraz przejdźmy do zakończenia. Dobra, to na tyle w tym materiale. Jeżeli film ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapeczki w górę oraz zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz, by nie ominęły cię kolejne poradniki na tym kanale. Ja się żegnam, siema!